Idziemy. Szósta 15. Dziś uciekamy przed upałem i idziemy troszkę wcześniej. Teraz trzeba zapiąć psy na smycz, bo nie wzięłam twojej obroży, Mary. Wracamy. Koniec świata. Wracamy po obrożę, Mary. O, jest tu obróżka Mary. O, to były szczerzenia. O, tu jest nasze stanowisko. Mercia, chodź. O, teraz siadł. Siadł, bo musimy zapiąć. Mary, pancia coś da. Tak, siadł. Siadł. Musimy zapiąć pieseczkowi obróżkę. I drugi to Luś. I pieski mam na smycz. I za to, że ślicznie przyszły, to dostaną teraz. O! Dostaną teraz nagrodę. O! W tym woreczku tu mamy. I maszerujemy, bo musimy. Toluś jeszcze już ma 3 lata prawie, a jeszcze bawi się zabaweczkami, tak? Toluś? Jeszcze zabaweczkami się bawi, zostawił. Idziemy przez chwilę na smyczy, żeby przejść ruchliwą drogę, obwodnicę. Już słychać samochody nawet. Idziemy. Chodźcie, idziemy. O, nie ma nic z jednej strony. Nie ma nic z drugiej. Więc maszerujemy. O, już tam jakieś samochody jadą. Świetne, rześkie powietrze. Tak rano. Bo podobno dziś ma być piekło na ziemi. Taki upał. A my sobie spokojnie maszerujemy. Jak to dobrze wcześniej wstać. Tak będziemy teraz chodzić. Wow. Wspaniale. Pachnie las. Tym sobą, żeby nie sfilmować te cudowne dzwoneczki. Naprawdę są świetne. Tylko w jednym miejscu je spotykam. Jeszcze takie pełne rosy. Tak to lubię. A właśnie się zbliżam do mojego przyjaciela, do mojego pana Dęba, z którym muszę się przytulić. Muszę się przytulić. Jakoś mi tak cudownie. Trudno powiedzieć jak, ale tak jakoś bezpiecznie. A tu? Proszę,
Jaki wystrojony, zielony fraczek. Jestem pewna, że to dla mnie. Teraz gonimy. Poczekaj na nas, bo niedługo przyjdziemy z powrotem. I ukłonię się tobie. Piękny jesteś. W całej swojej krasie. No niestety, moje pieski lubią wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne, że tak powiem. Już słoneczko wygląda tutaj ze drzew nieśmiało. A ptaszki jak nadawały, od początku spaceru tak nadają. Na okrągło. No i dobrze, dobrze. Śpiewajcie mi. Bo ja kocham wasz śpiew. A my maszerujemy. Nie przestajemy maszerować. Słoneczko w całej krasie. O, no może nie. O, jest, jest, jest. Dzięki, że jesteś. No ale na razie nie pogadamy. Bo spieszymy się trochę dzisiaj. Także robimy taką standardową, codzienną trasę. Ponieważ do południa wybieram się do dentysty. O. Kocham cię, słoneczko najdroższe. No i muszę się przygotować. I muszę parę rzeczy jeszcze zrobić. Więc dzisiaj będzie to standard. Dziurawiec. Proszę bardzo. O, można go zaparzyć, można. To są takie właściwości oczyszczające. Dodać do mojej sławetnej herbatki magicznej. Żeby nie pomylić się ze starcem Jakubkiem. Ale to też wam w drodze powrotnej sfilmuję. Nie. Mam starca Jakubka. O ile się nie mylę, ale tak to wygląda, że trzeba uważać, bo to jest roślinka trująca. Chociaż bardzo, bardzo ładna. Zbliżamy się do mety. Zaraz będzie koniec naszej trasy. Tutaj zakaz wstępu, ale ponieważ jeszcze drwale nie zaczęli pracy, to idziemy kawałek dalej jeszcze tak, żeby zrobić tą całą moją trasę. I tam drzewa pocięte. Serce pęka. Jesteśmy. Tu kończymy naszą trasę i będziemy wracać, bo tak jak mówiłam, spieszę się do dentysty. A tu jest takie rozdroże. Śmieję się, że tu jest takie skrzyżowanie dróg, bo tu jest jedna droga. Wszędzie las oczywiście. Druga droga. No i tu trzecia. No i którędy pieski chcą wracać? Ja wiem, co pieski chcą. Pieski oczywiście chcą przysmaka. Wiedzą, że tu pod koniec, na koniec trasy, za to, że były grzeczne, dostaną. No i dobra, let's go, wracamy. Wracamy z powrotem, bo nie ma czasu. Chociaż tu w lesie jestem uprzywilejowana i mentalnie się nie spieszę, tylko nogi tak szybciej drepczą. A to Luś, ty jak ty będziesz? Przy okazji jeszcze pozbieram sobie parę listków mlecza do mojego porannego soku.
a tutaj jest daleko od drogi. Czyściutkie. Już umyte, że tak powiem, chociaż oczywiście jeszcze sobie przepłuczę. I takie dosyć młode listki. Lekarski ma taki gorzkawy smak. No ale właśnie wątroba lubi wszystko, co gorzkie. No, że człowiek już jest w tym wieku, jakim jest, to trzeba dbać o swoją wątróbkę. Ostatnie spojrzenie na pana dęba. Przepraszam cię, ale gonię, bo spieszę się. Papa, do jutra być może. O, w takiej jesteś wystrojony, w tym fraczku zielonym. Cudnie wyglądasz. Już jesteśmy na smyczy. Idź. Bo tu chodzimy do szosy. Słychać już nawet samochody. Także trzeba się pożegnać z tą leśną ciszą. No ale to nic. I tak zaznaliśmy cudownego, spokojnego spacerku. Musimy poczekać, bo tu autka. Autka jadą. I tam jedzie auto, ale szybciutko. Pierwsze śniadanie, czyli malinki. O, oczywiście one też uwielbiają, bo je nauczyłam jeść wszelkie zielska. Idziemy, bo tam koło domu mamy więcej. Chodźcie. A teraz zasłużone śniadanie. Pitoluś. Mary. Zaraz Figuś też dostanie. Już daję Figusiowi. No i tak przygotowane warzywa zaraz pójdą tu do wytłaczerki, żeby powstał soczek poranny, codzienny. Tu jeszcze mam kawałek kurkumy, tu imbiru, tutaj kawałeczki, które zostały, brokuła, co już się proszą do użytku. No oczywiście mojej produkcji jarmuż. No i tu pozbierane w lesie mlecz i tu jeszcze spod domu zerwałam trochę melisy cytrynowej. I zaraz będziemy działać. Włączam. Thank you.
żeby sobie ktoś nie pomyślał, że to jest dobre, bo to jest takie gorzkie i takie niedobre. Ale trudno, traktuję to jak lekarstwo. Bon appétit!